gospodarki tak naprawdę, bo nasza składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wprost powiązana z naszymi pensjami, więc jeżeli jest ryzyko wzrostu bezrobocia i tego, że pensje nie będą w jakimś dużym stopniu rosły, no to i składka nie przyrośnie. Jak rozmawialiśmy ze starostą Lęborskim, to on mówi, że województwo pomorskie jest, że tak powiem, najbardziej poszkodowane, bo ten przelicznik jest taki, że my jesteśmy na... nie jest być może dla nas najbardziej korzystny, to prawda, ale podział na przyszły rok jest jeszcze związany z starym algorytmem i tutaj nic się nie zmieni. Mamy tego świadomość, więc wielka odpowiedzialność ludzi zarządzających placówkami ochrony zdrowia, żeby mieścić się w tych budżetach, które są, jest większy budżet NFZ na przyszły rok niż tegoroczny w Gdańsku także, ale nie jest to wzrost, który nas wszystkich by satysfakcjonował, ale nie ma co liczyć w przyszłym roku i pewnie w kolejnym na jakieś gwałtowne przyspieszenie i gwałtowny wzrost dochodów NFZ-u. Czy jest jakiś taki pomysł na to, żeby się szpitale nie zadłużały? Czy widzicie, nie wiem, tak jak w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka, że będą jakieś, nie wiem, specjalne posiłki do zarządzania? Myślę, tak? Na Pomorzu nie jest tak źle. Na Pomorzu to odpowiedzialność szczególnie organów założycielskich, czyli starostów i marszałka jest spora i te projekty prowadzone przez marszałka i starostów, które powodują przekształcenie szpitali i oddłużanie, są prowadzone skutecznie. Nie ma jakichś wielkich problemów na Pomorzu. Ale już wiele tych szpitali oddłużonych w ramach planu B jest już zadłużonych. Czy dobry był plan B? Plan B jest dobry. Daje szansę na pozyskanie środków ze strony Skarbu Państwa na oddłużenie części zobowiązań, więc to jest dobry plan. Natomiast każdy przypadek należy szczegółowo rozpatrywać. Są szpitale, które miały zysk w ubiegłym roku. Są takie, które miały stratę, ale ta strata najczęściej nie przekraczała kwot, które wynikają też z amortyzacji, więc ona nie była groźna tych szpitali. Jak Państwo zobaczycie, te szpitale, które są spółkami, one wszystkie bezpiecznie funkcjonują. Nie ma jakichś takich szczególnie wielkich napięć. A nie widzi Pan żadnych zagrożeń właśnie w szpitalach, spółkach? Nie, nie widzę zagrożeń. Znaczy, nie jest problemem własność, forma własności. To jest rzecz naprawdę drugorzędna. Problemem jest kwestia zarządzania. Czyli ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że w takiej spółce będzie zarząd, który będzie nieodpowiednim zarządem i nieodpowiedzialnym. Ale transparentność zarządzania spółką jest znacznie większa i możliwość reakcji znacznie szybsza. Więc tak naprawdę na końcu zawsze jest odpowiedzialność właściciela, czyli albo powiatu, albo marszałka, albo prywatnego właściciela, bo są też przecież prywatne szpitale. Natomiast to jest kwestia ustawienia całego systemu i nad tym systemem będziemy pracować i o tym będziemy mówili. Nie o jakichś szczególnych rozwiązaniach dla poszczególnych szpitali, bo poszczególne rozwiązania dla poszczególnych szpitali muszą mieć ich właściciele, ich zarządy. Tutaj ani minister, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie są tego, żeby ręcznie zarządzać szpitalem w Sztumie, w Starogardzie, w Malborku, w Strzewie czy w Gdańsku, czy w Kartuze. Ja bym zapytał jeszcze o rejestrację pacjentów do lekarza. Kiedy pozbędziemy się tego systemu, gdzie musimy iść z odcinkami swoich... Od 1 stycznia. Od 1 stycznia. W całym kraju już? Od 1 stycznia w całym kraju, od 3 dni testujemy to w kilku powiatach w Polsce, ten system ewidencji już elektronicznej. Od 1 stycznia on będzie funkcjonował w całym kraju. Wystarczy będzie PESEL, na podstawie PESEL-a i tego do systemu będzie wiadomo, czy jestem ubezpieczony, czy nie.